Mówią, że do 3 razy sztuka, a więc jesteśmy z wami po raz trzeci. Witamy serdecznie. Kuba Maj. I Radek Glazer. Świat na spak. Rozpoczynamy piątek, jak zwykle między 10 a 11. Mamy nadzieję, że z pozytywnym energią dzisiaj wejdziecie w dzień, tak jak my zrobiliśmy to. A jak ty rozpocząłeś swój dzień w takim układzie? Od bardzo pozytywnego posłuchania kilku nagrań, które wydawały mi się bardzo ciekawe. Oczywiście wśród nich znalazło się Depeche Mode. Aha, no tak. No Depeche Mode jest bardzo motywujące, no ale dobra. No ja się tutaj polemizowałbym z tobą, ponieważ uważam, że Depeche Mode ma w swoim repertuarze wiele ciekawych, pozytywnych nagrań. Rozumiem, no to w takim układzie może coś zaproponuj. Myślę o takim nagraniu Never Let Me Down Again. Okej, no to w takim układzie Never Let Me Down Again. Słuchajmy. Depeche Mode. Depeche Mode. Ostatnio dowiedziałem się pewnego faktu, że zespół Manam, jeden z najlepszych zespołów, nie wiem czy go można określić rockowych, ale chyba tak, ma już 44 lata. Aż tyle lat nie spodziewałem się. Rockowy na pewno, a ja podejrzewam jeszcze, że większość z nas może by nawet na tym świecie nie było, gdyby nie było Manamu. Dokładnie tak, tylko że aż 44 lata to niezwykły szmat czasu. Pamiętam taki film Wielka Majówka, nawet nazwisko się łączy, pasuje, gdzie świetne piosenki śpiewane przez ten zespół były. Polecamy obejrzeć, bo też warto posłuchać tam Manamu. Wielki w ogóle dorobek całego Manamu. Polecamy wszystkim tym, w ogóle wstyd jest tak naprawdę Manamu nie znać. Takich zespołów jak Lady Punk, Perfect czy Manam, to po prostu wstyd jest ale nie znać. Ale czemu dzisiaj takich zespołów w Polsce nie ma? Cały czas się nad tym zastanawiam, jest to trochę smutne. Ale to rozmowa na trochę inną, że tak powiem, okoliczność i na dłuższą dywagację na ten temat. Teraz skupmy się na Manamie. 44 lata, tak jak Kuba wcześniej nadmienił. 44 lata to jest, ja już określiłem, niezwykły kawał historii. Aż sam byłem zaskoczony, że aż 44 lata. Ja mam wrażenie, jak słucham piosenek tego zespołu, że to by było tak jak wczoraj. A tu już 44 No tak, piosenek. Tylko szkoda jest cały czas, że niestety odszedł Marek Jackowski, bo tak, przez to już nigdy... Tak, kapitalny pisał piosenki. Te wrażenia, które słuchało się tych tekstów Marka Jackowskiego, miało się wrażenie, że było to bardzo życiowe. Była dosyć niedawno taka nieudolna próba reaktywacji Manamu bez Marka Jackowskiego i bez Kory Jackowskiej, co to w ogóle... No, ale jak można wyobrażać sobie zespół Manam bez Jackowskiego? No, jak się okazuje, można. Znaczy, dla mnie nie można, a dla... Ale to samo jest na przykład z Queenem, to samo jest z Manam, no... Tak, i najzabawniejsze... I najzabawniejsze jest to, że zrobili to byli muzycy Manam. Z tego co wiemy, Kora cały czas się z nimi sądzi o nazwę, o to, że nie odda nigdy nazwy Manam. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. W każdym razie tak, jeżeli chodzi o ten wątek, co ty pociągnąłeś przed chwilą o innych zespołów, no to ja jestem tego zdania, że najlepiej trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść, cytując Grzegorza Markowskiego, i zachować się po prostu tak, jak na przykład Pink Floyd już nigdy nie będzie Pink Floydem, tak samo na przykład Led Zeppelin nigdy już nie będzie Led Zeppelin i tyle. Tak, bo jak zespół kończy swoją karierę, jako odnosił największe sukcesy, jako na przykład ta formacja, to nie powinno na nowo, a piersi na przykład, to też jest bardzo dobry, a taka kwestia. No dotykasz bardzo, bardzo no tak, delikatnego zobacz, tematu. Ale zobacz, jakie były piersi Pawła Kukiza, a jakie są piersi obecnie. To są tak jakby dwa inne zespoły różnych gatunków. To są dwa zupełnie inne zespoły. Piersi Pawła Kukiza to na pewno punk rockowa grupa, mocne granie. A... Punk rock taki trochę parodystyczny też rok bym określił. No na pewno tak, zwłaszcza jeżeli chodzi o warstwę tekstową, ale... A dzisiejszy, no to jest łubu-dubu. Nie zamierzam oczywiście krytykować ani jednej wersji, no ani wiesz, drugiej. Narażasz się teraz trochę naszym słuchaczom, dlatego że Bałkanica bardzo słabna, więc... Nie, to nie jest narażanie się, ja po prostu twierdzę, że zespół ten powinien się nazywać inaczej. Według mnie też. To jest zresztą tak, jak miałem okazję, sam słyszałeś, do Pawła Kukiza powiedzieć... Mieliśmy, dokładnie. Podczas, kiedy Paweł gościł u nas na... Wydziale na uniwersytecie, dokładnie w kwietniu tego roku. Miałem okazję właśnie mu to powiedzieć, że jedyne co to piersi wyobrażam sobie tylko z Pawłem Kukizem. No zresztą sam Paweł też nie ma najlepszego zdania o obecnym. Ale nie będziemy wchodzić w te relacje prywatne, w każdym bądź razie gramy teraz, wracając do wątku, oczywiście grupę Manam i kocham cię, kochanie moje, grupa Manam przed wami w Radiu Fraszka.
Tak jak wspominaliśmy wcześniej, gdyby nie grupa Manam, być może trochę z nas nie byłoby na tym świecie, bo nasi rodzice na pewno inne wrażenia byłyby. Na pewno naszych rodziców. Naszych rodziców. Tak jest. Tak. Dokładnie. Więc to była grupa Manam, kocham cię kochanie moje, a teraz przechodzimy jak co tydzień do naszego kalendarium. Dzisiaj też dosyć ciekawie będzie. Pierwszym artystą, który wczoraj obchodził dokładnie urodziny, jest Shaggy. Kojarzysz, Kuba, może... Mr. Bombastic, Mr. Lava Lava, no pewnie, że kojarzę. To jest jeden z najciekawszych... Proszę państwa, historyczny moment tutaj u nas w Radiu Fraszka. Kuba zaczyna śpiewać. Jest dobrze. Bombastic... Bombastic Temi Fantastic, a my Bombastic, Loba Loba. Bombastic Fantastic. Bombastic Fantastic, tak jest. Oczywiście Shaggy obchodzi dokładnie. Kuba, ty jesteś lepszy z matematyki. 2015 odjąć 1968. Wydaje się, że jest to 47 lat. Obyś się nie mylił, bo będzie wpadka. Wpadka. Wpadka ma różne znaczenia. Dobrze, ale my we dwóch to raczej... 47 lat, bo jest 2015, a Shaggy jest z roku 1968, że aż tyle lat ma, no to też ja się nie spodziewałem. Czemu ten czas tak szybko leci? A powiem ci, że ostatnio... Ale czemu ten czas tak szybko leci? Nie wiem, nikt tego nie odkrył i podejrzewam, że nikt tego nie odkryje. W każdym razie dosyć niedawno oglądałem na YouTubie zapis koncertu Shaggy'ego dosyć niedawno w Polsce na przystanku Woodstock i powiem ci, że jest w tej samej formie, jakiej był na początku lat 90. To bardzo mnie cieszy, że Shaggy jest w tej samej formie. Mamy nadzieję, że wiek nie będzie mu dawał znać, tak jak na przykład wiek nie daje znać Krzysztofowi i Biszowi. Tak, myślę, że... No Krzysztof Ibiś to się akurat cofa, jeżeli chodzi o starzenie. Jest młodszy niż się wydaje być, no ale mam nadzieję, że Shaggy z taką samą werwą i pasją będzie koncertował i przez wiele, wiele, wiele lat bawił nas z fantastyczną muzyką. No więc w takim układzie teraz dla was Mr. Lava Lava i utwór Angel. Shaggy, gramy teraz Shaggy'ego. To był przed chwilą Shaggy w Radiu Fraszka. Słuchacie Świat na Wspak, do trzech razy sztuka, więc po raz trzeci jesteśmy. Więc kolejną dzisiejszą naszą rzeczą, którą zajmiemy się w kalendarium, jest pierwszy koncert zespołu Pearl Jam. Kuba, kojarzysz zespół Pearl Jam na pewno? Na pewno kojarzę zespół Pearl Jam. Przypomnijmy, że to było 25 lat temu. Dokładnie 25 lat temu, choć nie pod nazwą Pearl Jam, tylko a pod nazwą... Tylko Blaylock, dokładnie. Blaylock, dokładnie. Zagrali oni swój pierwszy koncert w klubie Off Ramp w Seattle. No właśnie, więc dlatego pomyśleliśmy sobie, że nie może się odbyć nie bez zagrania Pearl Jamu. Pearl Jam to wielki klasyk. Mamy nadzieję, że pamiętacie, a jak nie pamiętacie, to przypomnijcie sobie fantastyczne brzmienia. Niektórzy dopisują go w erę Nirwany i w erę grunge. Rok. Dokładnie. Więc teraz w Radiu Fraszka zespół Pearl Jam Alive przed wami w Świat na Wspak. To była grupa Pearl Jam u nas na antenie w Radiu Fraszka w Świat na Wspak. Mam nadzieję, że się podobało. Mam nadzieję ja też, że się podobało. Na pewno się podobało, bo Pearl Jam się zawsze podoba. Więc teraz trochę smutniej, bo wspomnimy pewnego artystę, którego wczoraj też obchodziliśmy rocznicę śmierci. Dokładnie nie wiem, czy pamiętacie, ja teraz tutaj spróbuję, więc Kuba... Ostrzegam, wyłącz sobie najlepiej podsłuch mojego dźwięku, bo będzie bardzo dziwnie. Hey, yo, Captain Jack! Hey, yo, Captain Jack! No, na pewno wszyscy kojarzą. Kapitan Jack, dokładnie Frankie G., lider niemieckiego zespołu Eurodance, Kapitan Jack. Kapitan Jack. Wczoraj obchodziliśmy 10. rocznicę śmierci tego artysty, no i doszliśmy do wniosku, że ponieważ... Ale nie mówmy o tym, żeby było tak zbyt... Że ponieważ dance zawsze był ważną muzyką, więc dlatego zagramy efektowo teraz dla was. I dlatego optymistycznie Kapitan Jack. No właśnie, Kapitan Jack i piosenka pod tym samym tytułem. Jedziemy! Ewelina Flinta... Mamy nadzieję, że ktoś ją jeszcze pamięta, bo naprawdę warto o niej usłyszeć. Osoba, która zaczęła swoje największe sukcesy od... drugiego miejsca w pierwszej edycji Idola. Ciekawe, czy ktoś jeszcze pamięta. Kuba Wojewódzki też wtedy wyglądał dosyć Kuba dziwnie. Kuba Wojewódzki, Ela Zapędowska, Jacek Cygan i Robert, świętej pamięci Robert Leszczyński.
Pamiętajmy o tym, że Idol w pierwszej edycji wysławił wielu ciekawych naprawdę wokalistów, piosenkarzy, na przykład Szymona Wydrę. Tak, owszem, tylko że zauważ, to jest fenomen. Ta, co wygrała, Ela Janosz, nie ma. No nie ma. Coś słyszałem ostatnio o próbie reaktywacji powrotu z grupą Wet Fingers, ale jakoś to chyba nie było zbyt słyszalne wśród... Tomasz Makowiecki. Kto tam był jeszcze? Tomak Makowiecki na pewno. A Monika Szymon Wydra. A Monika Brodka. Monika Brodka nie była w pierwszej edycji Idola. Nie była, ale to właśnie Idol. Pierwszych tych... Ja nie mówię tylko konkretnie o pierwszej edycji. Mówię tu o pierwszych na przykład dwóch albo nawet trzech edycjach właśnie. Idol sprawił, że wielu ciekawych polskich wokalistów miało. Owszem, zresztą sporo jest talent show. Nie będziemy tutaj reklamować talent show innych. Tutaj podkreślamy. Ale chociażby trzeba przypomnieć, że Dawid Podsiadło też jest przez talent show wynaleziony i tak naprawdę teraz nie ma nikogo, kto potrafi mu zagrozić. No, tak, no ale na przykład coś na pozycji lidera. Jękiem Loską też głośno o nim było, a teraz. Ale wracając do tematu. Ale wracamy do Eweliny Flinty. Wracając do tematu. Jutro dokładnie obchodzi 36. swoje urodziny. Ewelina Flinta. Mam nadzieję, że ona nie żałuje, bo jej jedno... Co? Żałuje, że nas znała, tak? Żałuję, że was znałam. Żałuję, że ufałam. No i teraz dla was właśnie Ewelina Flinta. Żałuję, że cię znałam. Żałuję, w Radiu Fraszka. Świat na spak. Bardzo ładnie, Kubuś, śpiewasz. Dzięki. I to była Ewelina Flinta u nas na antenie w Radiu Fraszka, Świat na wspak, a teraz poruszymy temat o białych rękawiczkach. Z czym ci się kojarzy, Kuba, biała rękawiczka? Biała rękawiczka kojarzy mi się z Ekwador. I nie jest to Małgorzata Rozenek. Nie, no test białej rękawiczki, nie będziemy tego tu robić chyba. Nie, będziemy testować. Właściwie powiemy coś na temat reaktywowanej Mekki wszystkich imprezowiczów polskich zwanej Ekwadorem. Na pewno każdy kiedyś słyszał o takim klubie w małej miejscowości, a właściwie wiosce Manieczki znajdował się ten klub. Od 2011 roku właściciel doszedł do wniosku, że lepiej grać tam disco polo, a teraz od poprzedniego weekendu zmienił swoje nastawienie i stwierdził, że jednak warto wrócić z powrotem do jozdo. No, przynajmniej, ja też nie jestem fanatykiem muzyki transo-house'owej, ale... To jest bardziej Kuba techno nawet. Nawet te, ale trans, techno, ja nie jestem osobiście fanem, no ale ja uważam, że taka muzyka disco polo... To nie jest disco polo, ale Kuba. Disco polo, które tam grało, które tam grało, pory, rozumiem. Przez pewien okres czasu, no to była żenada, no, ale to jest, dla tego klubu, dla tego miejsca, kojarzone z zupełnie innych struktur, a tutaj... No dlatego właściwie do Ekwadoru przyjeżdżali nawet niektórzy Ekwador? Klubowicze, nawet i po 600 kilometrów z różnych krańców Polski. Ale to miało swoją renomę. Miało oczywiście, swoją, że tak. Miało jakąś tam... Chciało się tam jeździć, bo przynajmniej to było coś innego, to było coś oryginalnego, to było pierwsze miejsce w Polsce, gdzie rzeczywiście klubowicze, lubiący muzykę techno i bawić się majteczki właśnie... w kropeczki można usłyszeć w każdej miejscowości. No teraz się tam... tak stało. Dawniej disco polo było obciachem, teraz disco polo jest bardzo fajne i każdy słucha disco polo, no, powiedzmy. Ale, no nie oszukujmy się, pewnie każdy jak wypije, śpiewa niektóre te rytmy. No, ale wiesz, no jak wypijesz to okej, okay, ale jak włączasz radio i słyszysz disco polo, to już trochę się zaczyna robić dziwnie. No zastanawiam się, tekst disco polo nigdy nie był zbyt skomplikowany dla słuchaczy i to też mnie się wydaje, że... Ale wracając do tematu, taki klub właśnie jak Ekwador to było bardzo oryginalne miejsce, on dodatkowo by... tego nie postydził się by nawet stolica takiego imprezowania, Berlin, nie powstydziłby się takiego klubu. Berlin, Holandia, przede wszystkim te festiwale Climaxy z tego. Dokładnie, ja więc cieszymy się razem z klubowiczami wszystkimi zmierzającymi do Ekwadoru, że wreszcie Ekwador usłyszą powrócił. Swoją ulubioną i Ekwador, gatunek muzyczny. I Ekwador powrócił na swoje miejsce. Dlatego z tego właśnie powodu postanowiliśmy zagrać na naszej antenie techno. No i proszę bardzo, DJ Hazel, Bibico Mexico. Zapraszam. W Radiu Fraszka. W Radiu Fraszka. Mamy smutną informację dla fanatyków gazety Playboy, miesięcznika Powiem Playboy. Ci, że ja współczuję swoim dzieciom, jeżeli będę miał synów. Nie zobaczą, czym Playboy kiedyś był. No tak, nie zobaczą i nie będą mieli pod swoim łóżkiem schowanych gazetek, tak jak każdy męski potomek na tej ziemi na pewno kiedyś miał.
Playboy w pewnym sensie wyznaczał jakieś standardy, a teraz co to będzie? Co no, to będzie? Playboy może teraz będzie przypominał panią domu. No mam nadzieję, że... Tylko dla facetów. Tak, taka troszkę ostrzejsza wersja Tiny, Pani Domu i tego typu gazet. No nie będzie to chyba zbyt dobrze odebrane przez... Mówi się o tym, że ponieważ internet jest pełny erotyki, to dlatego Playboy zdecydował o nagich sesji fotograficznych. Sesji, no ale w Playboy zawsze wyznaczał jakieś standardy. Oczywiście. No, i no ja nie wyobrażam sobie na przykład czytając tą gazetę, że będę ją czytał jak, nie wiem, Newsweeka czy coś i publicysty, ale publicystyka Playboya zawsze była na najwyższym poziomie i ja osobiście bardzo zawsze sobie ceniłem wywiady w Playboyu, zwłaszcza z wieloma polskimi artystami. Pamiętam kiedyś bardzo ciekawe... Tak, dokładnie. Pamiętam kiedyś bardzo ciekawy artykuł, czytałem wywiad dokładnie z Gajosem, polskim aktorem. Bardzo na poziomie, bardzo dobra gazeta. No jesteśmy zasmuceni. Jak słyszałem, Playboy Polska jak na razie się zastanawia. Taki pomysł jak na razie na pewno będzie wcielony w życie jak na razie w Stanach Zjednoczonych, a u nas mamy nadzieję, że cały czas panie będą cieszyły męskie oko swoimi wdziękami czyżby i urokiem. Hugh Hefner stał się na bardzo, bardzo sędziwe lata konserwatystą? Chyba nie. Chyba Hugh tak. Hefner chyba nigdy nie stanie się konserwatystą. No ale gazeta zrobiła się jego naprawdę zupełnie co najwyżej nie będzie chyba z tego co najwyżej zachwycony. Wydaje mi się, że zrobił się bardziej łapczywy i panie z rozkładówek Playboya chce zatrzymać tylko dla siebie. No Radio to... Fraszka, gramy dla was. Da, gramy. A teraz coś dla fanów rocka. Ja jestem ciekawy, czy kiedykolwiek możliwość by była takiego wspólnego nagrania. Mianowicie świat obiegła informacja, że papież Franciszek nagrywa płytę rockową. Jest to ostatnio bardzo głośna informacja. Papież Franciszek ciekawi mnie, czy... Burzy mury. Ewidentnie burzy mury. No jest nowatorski, ale ciekawe, czy papież sam zaśpiewa, czy to będzie jak w przypadku innych papieży, że też nagrywali swoje piosenki, jak na przykład Jan Paweł II, ale przy takim akompaniamencie podkładowym. Ciekawe jest też, czy pobije rekord sprzedażowy, jeżeli chodzi o tego typu płyty, bo no. Jan Paweł II wyznaczył bardzo, bardzo wysoko poprzeczkę swoją płytą. Ale bardzo dobry ruch ze strony papieża Franciszka. Roku w watykańskiej wersji to ja jeszcze nigdy nie słyszałem i mam nadzieję, że nie zawiodę się. Ja ostatnio widziałem taki filmik fajny na YouTubie, mianowicie papież Franciszek wchodzi w rytmach Red Hot Chili Peppers. No i o to chodzi. Papież wchodzący w rytmach Red Hot Chili Peppers jest to naprawdę duże, duże nowum na skali światowej. Znaczy oczywiście to nie było, to był montaż jedynie wideo, niestety, bo to było jakby ale z walki bokserskiej. Ale wyobraźmy sobie, żeby tak było rzeczywiście. No właśnie, więc wyobraźmy sobie. I teraz u nas właśnie poleci Red Hot Chili Peppers i Can't Stop. To był Świat na Wspak, wydanie trzecie. Mamy nadzieję nie ostatnie, jak to mówią, do trzech razy sztuka. Nie tylko do trzech, ale i więcej razy. Tak, bo najważniejsze jest... co tydzień w piątek rozgrzewać was do pozytywnych emocji na dalszą część dnia i weekendu. Bo najważniejsze jest, jak to mawia były premier Leszek Miller, poznaje się mężczyznę po tym, jak kończy. Mamy nadzieję, że Leszek Miller także dobrze skończy. Mamy nadzieję, że i my dobrze skończymy. Dziękujemy serdecznie. Że do usłyszenia. Do was w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia w takim układzie za tydzień. Kłaniają się niziutko redaktor Maj. Redaktor Maj. I redaktor Glazer. Do usłyszenia. Pa, pa. Za tydzień. Siemanko, z tej strony Leroy. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Fraszka.